Kilkadziesiąt pożarów w każdym sezonie grzewczym odnotowuje Subalska Straż Pożarna. W ostatnich trzech latach tych pożarów było dosyć sporo. W okresie grzewczym 2015-2016 odnotowaliśmy 74 takie interwencje, rok wcześniej było to 60. W ten rok ten sezon grzewczy, prawda, od września możemy tutaj mówić o sezonie grzewczym, co prawda jest spokojny, mieliśmy tylko trzy takie interwencje, z tym, że wydaje mi się, że po prostu przy niższych temperaturach tych zdarzeń będziemy mieli. Więcej, e, obym się mylił. Nasze bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych. Przede wszystkim dbać należy o właściwy stan urządzeń grzewczych. Jeżeli opalamy piece paliwem stałym, to musimy je czyścić cztery razy do roku. Co najmniej cztery razy do roku. Wiadomo, że jak jest sezon grzewczy, tych sadzy e, osadza się nam i w piecu, i w e, przewodach kominowych dużo więcej. Także te cztery razy do roku to jest to minimum. Natomiast e, Zalecamy częstsze czyszczenie tych przewodów kominowych, częstsze czyszczenie urządzeń grzewczych. Mało tego, że będzie to wpływało na bezpieczeństwo, to dodatkowo zwiększy nam sprawność naszych urządzeń grzewczych. Powszechna wiedza o skutkach niewłaściwie użytkowanych pieców czy niedrożnych kominów, pełna jest mitów. W zasadzie 25% Polaków, 25% naszego społeczeństwa uważa, że czat można wyczuć. Nie jest to prawdą. Czad, czyli tlenek węgla jest gazem. Bezwonnym, bezbarwnym. Nie da się tego wyczuć, a jest naprawdę bardzo groźnym. Stąd ta nazwa: cichy zabójca. Niezależnie jednak od tego, jak ogrzewamy nasze domy, czujki dymowe i detektory czadu są urządzeniami niezwykle przydatnymi. Zawsze bowiem może się zdarzyć zapruszenie ognia, zwarcie instalacji elektrycznej czy tym podobne incydenty. Nie zawsze takie wypadki zdarzają się, gdy jesteśmy aktywni w ciągu dnia. Dlatego zalecamy stosowanie czujek i dymu, ale przede wszystkim tlenku węgla. Oczywiście na rynku są dostępne urządzenia dualne, czyli po prostu i jedno i drugie wykrywają. Czujka kosztuje kilkadziesiąt złotych i spory ich wybór jest w lokalnych sklepach i marketach. To niewielkie i w zasadzie niedrogie urządzenie może ocalić nam bezcenne życie.